Kochani, patrzcie jaka pogoda. Ale pogoda dzisiaj w Holandii. Rafik tam pędzi. A gdzie Rafik może pędzić taką pogodę? A kurczę wstałem, a kurczę przyjechałem, a będę kopał. Uzbrajam wariata do wody, pakuję się w wodery i pędzę. Pędzę po raz trzeci na tą samą miejscówkę, co wpadło tyle pierścionków. Może jeszcze dzisiaj się uda coś wykopać. Jak nie, to przynajmniej śmieci wykopię i będę miał czysto. Prawda? Także co? Trzymajcie kciuki. Do zobaczenia przy jakimś fancie. Miłego dnia wam życzę. Kochani, kochani, już jest pierwszy fan. W wodzie 15 minut. Wyciągłem trochę już śmieci. Między innymi już wam pokazuję co. Między innymi wyciągłem dynamo. A tam już jest reklamówka ze śmiećmi. Już kopię śmieci. Jest tego pełno, ale patrzcie teraz na to. Woda oddała mi serce. Jest to srebrne serce. Zobaczcie jaką ma panierę. To jest niesamowite. Ile tutaj te rzeczy leżą czasu. Może mi się uda troszeczkę oskubać, to wam pokażę w lepszym stanie, ale już jest przepiękny pierwszy fant. No kochani, kochani, jest i 20 centów. Wpada i 20 centów z wody. Stoję w miejscu i sobie kopię te śmieci, a fanty również. Na razicho. No kochani, cały czas coś wpada. Tu jakaś zerwana przynęta wędkarska. Nie ma już kotwiczek, ale jest fancik kolorowy, ładny. Jest. I tym akcentem Rafik pędzi dalej. Do wody. No kochani. Godzina 7:20. Około jakieś 35 minut deptania. Już się musiałem porozbierać. Jest tak ciepełko, fajnie. Śmieci już się nakopałem. Między innymi. Nawet takie. Szkoda czyjś stópek. Wszystko wyciągamy. Wszystko zbieramy. Są łyżki. Są. A cuda są. Jest tego trochę. Także co? Idę iść dalej. Żebym wciągnąć bluzę. Położyć na tym. A jeszcze jedno. Zacznę chyba zbierać te krążki, które mi tutaj grają. Myślę, że one też są coś warte. Więc jak ich trochę nazbieram z wody. Bo ostatnio oddałem 3, dzisiaj znowu mam 1. Sprawdzę, jak są coś warte, sprzeda się. Zawsze będzie na browarka albo na jakąś inną inwestycję. Pozdrawiam was serdecznie. Kochani, patrzcie na to. Deusek w wodzie. Sito już w wodzie. Woda lekko zmącona. A co ma Rafik? A Rafik ma w końcu damski pierścionek ładny. Niestety, chyba nie będzie z łotkiem, chociaż już miałem korki wysadzone. Już miałem z rana korki wysadzone. Ale jest kolejna krągłość z tego samego kąpieliska. Damski, ładny pierścionek z dwoma głowami węży. Wcześniej jeszcze jakieś drobne wpadły. Jeszcze jakieś odważniki wędkarskie znowu. Śmieci mnóstwo, naprawdę. Kilka tulipanów już, to jest niemożliwe, ale możliwe jest to, że znowu mam dzień zaliczony. Naprawdę myślałem, że to złotko. Korki mi wysadziło, ale raczej to nie będzie złotko, aczkolwiek się sprawdzi, wszystko się sprawdzi. Także co? Zaliczam kolejny dzień na tym samym kąpielisku i pięknie go zaliczam. Pięknie go zaliczam. Sreberko i pierścionek już mi zrobiły dzień. Patrzcie na to, bo mam widzów, odkładam śmieci, a zobaczcie jak piesek sobie wodę pije. Tak się położył i tak sobie pije wodę. Na leniucha. Normalnie na leniucha, patrzcie. Coś pięknego. No kochani, co chwilę coś się dzieje. Teraz wlatuje samochodzik. Jakiś zabyteczek, któremu odpadło koło. Także co? Ciekawe rzeczy. Bardzo ciekawe rzeczy, jak dla mnie. Biegnę dalej. Kochani, przyszedłem wywalić śmieci. Już mam ich tyle. Już mam ich prawie, kurde, pół reklamówki. Nawet wędka się trafiła. Jakieś takie ciężkie metale.
ale jest też 50 centów. I te 50 centów też cieszy bardzo, bo fanciki wpadają. Dużo ołowiu wpada, dużo ołowiu znowu, ale to też cieszy. Jak zwykle, nie wiem co mam powiedzieć, kochani. Ja pierdzielę, mam korki teraz już znowu u samej góry. No nic, zaglądamy do tego razem. Czymże to będzie? Czym by to chciało być? Czy to jakaś aluminiowa nakrętka? Czy to jakaś obrączka? No nic, emocje opadają. Jest to aluminiowy jakiś pierścionek, pierścień. Coś takiego. Jakaś obejma. Nie wiem. Ale koreczki, powiem wam, koreczki już mi siadały. No, to powiedzcie. Tych różności jest, nie? Na świecie. I mogłoby to być, ale nie jest. Pędzę dalej. A może by ktoś miał ochotę na ochotkę. Zobaczcie, jaka śliczna. Jeszcze kilka lat temu, jak jeździłem na zawody, jeździłem sam pukać taką ochotkę, żeby było dużo na haczyk, żeby było do zanęty. A teraz sobie, kurczę, pukam, ale skarby razem z ochotką. A ona zadziera główkę i patrzy na Rafika i mówi: Rafik, Rafik, puść mnie, spełnię twoje życzenie. Masz na coś ochotę? A Rafik mówi: no mam ochotę na skarby, więc puszczam cię, ochotko, i spełni moją ochotę. Obiecała, że spełni. Myślę, że dotrzyma słowa. Patrzcie, jak łabędzie wyganiają pieska z wody. Mam nadzieję, że mnie nie wyganią, bo za chwilę między nami może być taka awantura, bo ja tu jest. Ale ja tu byłem pierwszy. Także spadówa. No, zaglądają na mnie skubańce. Psa wygoniły. To teraz ja jeszcze. Kochani, cały czas sobie krążę. I teraz wpada guldenik z wody. Pozdrawiam, 78 rok. Fajnie to z niego schodzi, wszystko będzie ładne. A tu państwo łabędziowie mnie obserwują cały czas. A ja pięknym akcentem guldenikowym dalej pomykam. Patrzcie na to, kochani. Patrzcie na to, kochani. Widzicie go? Widzicie go? Widzicie go? Jest kolejny srebrny pierścionek z jakimś kamyczkiem z tego łowiska. Normalnie coś pięknego. Coś pięknego. Nawet patynka schodzi. Nie patynka, tylko ten cały gręgszpan. Czy jakkolwiek by to nie nazwał. Ale śliczny wychodzi, zdobiony. Patrzcie. Przepiękny. Kochaniutcy, czy wam na połowach wykrywaczem udało się złowić ośmiornicę? Bo Rafikowi tak! Zaraz wam ją pokażę! Patrzcie na to! Patrzcie na to! Ośmiornica na bogato! Wisi sobie na sicie i czeka na Rafika, aż ją ściągnie, podejmie.
taką ośmiornicę wyłupałem. A wam jak leci dzień? Pozdrawiam. Mam następnego pięknego guldena z wody. Tym razem pozdrawiamy rocznik 7-3. A zaglądam sobie, jak tam w oddali pies płynie za różnego rodzaju ptaszkami i im przeszkadza. Taki uparciuch. On leci tam, a ja lecę tu. I patrzcie znowu na to. Patrzcie znowu na to. Widzicie? Widzicie, kochani, co ją wsicie? Jest przepiękna. Jest przepiękna obrączkunia. Jest przepiękna, srebrna obrączkunia znowu. Ależ to cieszy. Ależ to hopi cieszy. Niesamowicie. Patrzcie, jak ładnie zdobiona. No jakieś, kurde, kwiatuszki. Śliczności. Jest śliczności. Jest kolejna dziś, także to miejsce nie zawodzi. Już chyba przebiłem 30 sztuk z tego miejsca. Niesamowite. Niesamowite. No, kochaniutcy, miałem bidę go wytargać. Patrzcie, jaką metalową michę wyrwałem. Ależ oczywiście. Amsterdamem. Patrzcie, płaski talerz. Dwa razy, czy trzy razy go nawet sitem. Patrzcie, jak go przejechałem. Kurczę, jakby nie to, to bym jeszcze z niego pojadł. Ale ideolo. Normalnie piękności. Lecimy dalej. Kochani, siłownia. Rafik. Patrzcie na to. Trzeci w tym tygodniu. Trzeci w tym tygodniu. Gdyby nie był pęknięty tutaj, nie rozwalona szyba, na pewno byłby dobry. Ponieważ teoretycznie pisze wodoodporny, a praktycznie niestety. Ale i tak piękne znalezisko. Pięknie biło. Może się uda coś z tym kiedyś zrobić. Zapytamy, czy warto. Czy w ogóle warto. Lecimy dalej tym akcentem. Psiunia przyszła następna. A teraz nie wiem, z którego nagrywać. Czy z tego, czy z tego. Pod telefon, pod telefon. Ale niestety tu może ja go uszkodziłem. A cała reszta, jak widać, jest przednia zabawa. Kochani, już trochę będzie widać, bo zamuliłem, ale tu w tym miejscu stoi piękny, duży okoń. Czai się na te malutkie rybki, które tutaj mnie wszędzie otaczają. A ja spróbuję na niego zapolować. Spróbuję na niego zapolować sitem, zamulę jeszcze raz i spróbuję go sitem podebrać. Czy mi się uda? Nie wiem. Widzicie? Nóweczka sztuka. Nóweczka sztuka. A dlaczego wam ją pokazuję? Dlatego wam ją pokazuję, że przyszła do mnie pani z niepełnosprawnym synem. Poszła tam teraz na jakąś tawkę dużą. Fajnie sobie z nią porozmawiałem. No i po prostu wyciągła portfel, rzuciła 50 centów mi na szczęście. Śmiała się i mówi, że mogę szukać. Więc ją wyłowiłem. Normalnie czasami nawet takie sytuacje, jak dla mnie, są wspaniałe. Ponieważ ci ludzie też potrzebują czasami dobrego słowa. A dla mnie bajka. Nie rzucają. Ja będę łapał. Pozdrawiam. Kochani, kończę na dzisiaj swoje występy na wodzie. I cóż, było co kopać, naprawdę. Liczebność dołków znowu mnie pokonała. Łapy już bolą. Nic, godzina prawie 15. Trzeba kończyć. Dobre 6 godzin łażenia w wodzie. Znowu detektor też ma już dość Rafika. Trzeba mu dać odpocząć. A ile? Rafik nie wie. Zobaczcie, ile śmieci
śmieci zaś jest cała reklamowa. A już częściowo wynosiłem do kontenera. Nie szło, naprawdę nie szło tego zdzierżyć. Jest wszystko w tym. Zobaczcie, jakie stare są puszki. Naprawdę stare puszki, których tu nikt nie kopał. E-cygarety, wiadomo, wszystko po kolei. Szkła, nie szkła, plastyki. Rafik zbiera wszystko. Asfaltów, aha, i jest wędeczka, nie? I znalazłem do wędeczki drugą część. Wykopałem. Oczywiście uszkodziłem, tak to bym sobie poskładał i połowił. No i co? Asfaltów, to patrzcie. Znowu wpadło parę pestek. Są łoski, kłódki. To wszystko zabiera Rafik, bo to jest złom kolorowy, pieniądze. Są przynęty wędkarskie. I również ta piękna ośmiorniczka. No i co? Zobaczcie, ile ołowiu. Ile znowu ołowiu. Na tym ołowiu to ja się chyba obłowię. Piękna nierdzewa, łyżka. Tajemnicze pudełko do otwarcia. Jak będzie puściutkie, to pójdzie do wyrzucenia. Tego cuda zabieram. Wiadomo, tak jak mówiłem, będę je zbierał. Zobaczę, ile kosztują. Może się zacznie sprzedawać. Malutki krętliczek jeszcze. Z fantów tych lepszych, telefon. Ostatnio, pamiętacie, z tego miejsca zbierałem części od zegarków, tak jakby korpusy. Teraz mam jakiś tył od zegarka, mam jakiś, kurczę, jakiś przód od zegarka, tarczę całą. Zobaczcie, ile wpadło starych monetek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 starych monetek. Z nowych monetek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 monetek plus ta na szczęście od tej pani. Jest zegarek, szkoda, że rozbity, bo może i by był piękny, bo bransoleta jest piękna, więc tani nie był. Jest ten piękny talerz z napisem Amsterdam. No i mam albo 4, albo 3 pierścionki, bo jeżeli to by chciało być pierścionkiem, a nie jakąś obwódką, to by było pierścionkiem badziewnym. Ale tu jest jedno sreberko, tu jest małe drugie sreberko, oczywiście Rafik kamień gdzieś zgubił, uszkodził. No i jest to, co Rafik będzie musiał sprawdzić, ponieważ wygląda to ładnie. No i trzeba będzie sprawdzić. Trzeba będzie sprawdzić, bo nie jest całkiem lekkie, więc może. A tymczasem, o, to nawet ma oczka, kurczę, bele, Rafik dopiero teraz zauważył przy świetle, że te węże mają oczka czerwone. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Kurczę, nie widziałem tego. Nie widziałem tego wcześniej. Tym akcentem zakończam. Wyciągam za chwilę Deusa z wody. A was pozdrawiam i do następnego. Trzymajcie kciuki za Rafika.